Cześć, z tej strony Jacek, czyli Wasz Pan od Filozofii. Dziś inauguruję nowy cykl Sylwetki, w którym będziemy przyglądać się najważniejszym filozofom w dziejach. Na pierwszy ogień nie idzie filozof, ale pewna ważna tradycja, mianowicie szkoła lwowsko-warszawska. Zapraszam. Szkoła lwowsko-warszawska to ewenement na skalę światową. Powstała od zera w ciągu kilkunastu lat, rozwinęła się w jedną z najważniejszych szkół filozoficzno-logicznych na świecie. Szkoda, że tak mało o niej wiemy, ponieważ jest to jeden z naprawdę z ogromnych powodów do narodowej dumy. A niestety okazuje się, że tradycja tej szkoły wśród niefilozofów jest praktycznie zapomniana. Szkoda to dosyć duża, dlatego że przedstawiciele szkoły lwowsko-warszawskiej mieli ogromny wkład w rozwój filozofii, logiki i matematyki. Szkoła ta działała przede wszystkim w dwudziestoleciu międzywojennym, choć narodziła się jeszcze, kiedy Polska pozostawała pod zaborami, a jej kontynuację można znaleźć również wśród współczesnej filozofii polskiej. Szkołę lwowsko-warszawską założył jeden człowiek. Kazimierz Twardowski. W roku 1895 Twardowski kończy studia w Austrii pod okiem Franza Brentano, znanego psychologa i filozofa, nauczyciela m.in. Edmunda Husserla, i przyjeżdża do Lwowa. Kiedy we Lwowie obejmuje katedrę, nie ma tam zupełnie nic. Biblioteki, tradycji filozoficznej, studentów, ani pieniędzy. Twardowski swoją charyzmatycznością sprawił, że w ciągu 10 lat na jego wykłady zaczęło uczęszczać 2000 studentów, zaś jego uczniowie w następnym pokoleniu stali się najważniejszymi filozofami świata. To ewenement, że jedna osoba potrafiła być na tyle charyzmatyczna, że zgromadziła wokół siebie wybitne osobistości i pozwoliła im rozkwitnąć. Jak Twardowski to zrobił? Przede wszystkim jego hasłem było hasło dobrej, solidnej roboty. Chciał, aby polska filozofia była filozofią naukową, żeby nie brnęła w rozważania na przykład nad rolą Polski w rozwoju historii, nad tym słynnym hasłem Polska Chrystusem Narodów. Nie. Filozofia polska miała być filozofią naukową, ścisłą, studenci mieli być zdyscyplinowani. Twardowski często surowo do nich podchodził, ale jednocześnie zapewniał znakomite warunki do nauki, na przykład w czytelni we Lwowie. Każdy student miał ławkę ze swoim nazwiskiem. Warunek był jeden. Nie można było wynosić książek z czytelni. Kiedy jeden student wyniósł książkę z czytelni na noc, Twardowski wyrzucił go z uczelni, nie biorąc pod uwagę pasji swojego studenta do nauki. Po prostu stwierdził, że jeżeli są zasady, to należy ich przestrzegać. Twardowski nienawidził polskiej tradycji nieprzestrzegania zasad i anarchii. Twierdził, że bez mocnego oparcia się właśnie na dyscyplinie nie można zbudować uniwersytetu. I jak widać, najwyraźniej miał rację. Kiedy mówię, że Kazimierz Twardowski zbudował wokół siebie wielką szkołę filozoficzną, to nie przesadzam. Do jego uczniów należeli Stanisław Leśniewski, Tadeusz Kotarbiński, Jan Łukasiewicz, następnie w drugim pokoleniu Alfred Tarski. Do szkoły lwowsko-warszawskiej należały też takie postaci jak Władysław Tatarkiewicz, Władysław Witwicki i wielu innych filozofów, ale nie tylko, również przedstawicieli innych nauk, którzy zgromadzili się wokół Twardowskiego i którzy pod jego kierunkiem stanowili w dwudziestoleciu międzywojennym, a także już po wojnie, elitę intelektualną naszego kraju. Jak zauważyłem, Twardowski uczył we Lwowie od roku 1895, ale szkoła nazywa się lwowsko-warszawska. Dlaczego? Otóż w roku 1915, po ponownym otwarciu Uniwersytetu Warszawskiego, niektórzy studenci Twardowskiego przenieśli się właśnie do Warszawy i tam stworzyli znaną na całym świecie szkołę filozoficzną. To właśnie uczniowie Twardowskiego nadawali rytm polskiej filozofii przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Kres szkoły lwowsko-warszawskiej wyznacza II wojna światowa. Przerywa ona bujny rozwój tej właśnie szkoły. Przed wojną jeszcze umiera Twardowski oraz Leśniewski, natomiast wielu członków szkoły lwowsko-warszawskiej ginie w wyniku działań wojennych. Po wojnie do kraju nie wraca już ani Alfred Tarski, ani Jan Łukasiewicz. Obaj pracują na zagranicznych uniwersytetach, tam rozwijają swoją filozofię i osiągają świetne wyniki naukowe. Pod wodzą Kazimierza Twardowskiego szkoła lwowsko-warszawska, choć zróżnicowana, miała trzy główne założenia, które były bliskie przedstawicielom tej tradycji. Oto te założenia. Po pierwsze, celem Twardowskiego było stworzenie filozofii naukowej, ścisłej,
polegającej na jasnym myśleniu, która sprzeciwiałaby się wspominanym już przeze mnie wcześniej wątkom związanym z tak zwanym mesjanizmem czy taką filozofią romantyzmu. Twardowskiemu zależało na stworzeniu filozofii naukowej, niekoniecznie logicznej. Ta logika, która stała się jakby główną osią rozwoju Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, pojawiła się niejako przy okazji, ze względu na dużą liczbę uczniów, którzy byli biegli w tej dyscyplinie. Natomiast jednak celem Twardowskiego była zdecydowanie filozofia naukowa, która, no, można powiedzieć, dla polskiej tradycji filozoficznej była czymś całkowicie nowym. Druga cecha Szkoły Lwowsko-Warszawskiej to niezamykanie się w wąskich specjalizacjach. Filozof to ktoś, kto oprócz nauki i filozofii powinien być biegły w chociaż jednej dodatkowej dyscyplinie, która dawałaby mu szerszy ogląd na świat. Uczniowie Twardowskiego byli ludźmi o bardzo szerokich horyzontach. Specjalizowali się wprawdzie w filozofii, ale osiągali sukcesy na bardzo różnych polach. No, dość powiedzieć, że Władysław Tatarkiewicz to estetyk, który właśnie zajmował się przede wszystkim estetyką. Natomiast jego dziełem jest, no, obecna tutaj bardzo znana, posiadająca już pewnie ze 40 wydań, Historia filozofii. W ogóle historia tej książki jest bardzo ciekawa, natomiast Władysław Tatarkiewicz nie był historykiem filozofii. Natomiast w myśl właśnie słów swojego nauczyciela Kazimierza Twardowskiego był on przekonany, że jeżeli specjalizujemy się w jednej wąskiej dziedzinie, to należy mieć mimo wszystko wiedzę o innych dziedzinach. Filozof powinien być wszechstronnie wykształcony, nie zamykać się tylko w jednym wycinku badań, dodatkowo powinien również znać inne dyscypliny. W ten sposób Twardowski rozwinął ludzi, którzy mieli po prostu bardzo szerokie horyzonty intelektualne. Po trzecie, celem Twardowskiego było stworzenie filozofii niezależnej od światopoglądu. Filozofia to jedno, światopogląd to drugie, dlatego Twardowski i jego uczniowie byli przekonani, że na przykład rozważania wokół religii nie są integralną częścią filozofii. Można oczywiście rozważać religię, ale po godzinach. Filozof nie ma w tej kwestii nic do powiedzenia. Dlatego Twardowski i jego uczniowie uznawali, że na przykład powiedzenie, iż istnieje coś takiego jak filozofia chrześcijańska, jest wewnętrznie sprzeczna. Jakie osiągnięcia miała Szkoła Lwowsko-Warszawska? Jest ich wiele. Po pierwsze, sam Twardowski nie napisał zbyt wielu dzieł, zajął się właśnie bardziej działalnością organizacyjną, ale na tym polu miał ogromne sukcesy. Prócz właśnie wiernych uczniów, którzy stanowili nową tradycję polskiej myśli, doprowadził on między innymi do wydawania pisma Przeglądu Filozoficznego, które zostało wznowione i ukazuje się do dzisiaj. Założył również Polskie Towarzystwo Filozoficzne, był niezrównanym organizatorem właśnie życia umysłowego i to jest jego największa zasługa. Prócz tego był świetnym dydaktykiem, jak już wspominałem, i pociągnął za sobą, zainspirował rzesze wiernych uczniów. Ale Szkoła Lwowsko-Warszawska znana jest przede wszystkim ze swych osiągnięć na gruncie logiki matematycznej. Ta logika matematyczna to jest coś, co narodziło się właściwie pod koniec XIX wieku. Pierwsze kroki na tym polu postawił Gottlob Frege, ale szlaki tak naprawdę przetarła monumentalna książka Bertranda Russella i Alfreda Northa Whiteheada, Principia Mathematica. To właśnie tam pojawiła się notacja zapożyczona zresztą od włoskiego matematyka Giuseppe Peano, która do dzisiaj obowiązuje, czyli funktor koniunkcji, negacji, alternatywy itd. Ta logika matematyczna była w powijakach, natomiast właśnie Polacy rozwinęli ją w stopniu niebywałym. Bertrand Russell zwykł mawiać, że trzy monumentalne tomy Principia Mathematica przeczytało 5 osób na świecie, z czego 3 to byli Polacy, a 2 zginęło w trakcie wojny. To pokazuje, na jakim poziomie była polska filozofia, przy okazji jak brutalny kres spotkał przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej właśnie w wyniku działań wojennych. Nie zmienia to faktu, że na polu logiki i matematyki polscy filozofowie, logicy, matematycy mieli osiągnięcia wręcz niebywałe. Trzecie ogromne osiągnięcie Szkoły Lwowsko-Warszawskiej to semantyczna teoria prawdy Alfreda Tarskiego. Przez 2000 lat filozofowie zmagali się z dylematem, który dotyczył prawdy. Kiedy mamy, to jest to tak zwany paradoks kłamcy. Kiedy na przykład mamy kłamcę, który mówi: ja teraz kłamię, to on kłamie czy mówi prawdę? Jeżeli kłamca mówi: ja teraz kłamie, no to jeżeli kłamie, to mówi prawda. Jeżeli mówi prawdę, to kłamie. Ten paradoks powodował, no, że nie bardzo było wiadomo, jak zdefiniować prawdę. Alfred Tarski wprowadził podział na język i metajęzyk, a więc język, który mówi się o świecie, i język, który mówi się o języku, pokazując, że zdanie ja teraz kłamie nie odnosi się do świata, ale właśnie do języka. W ten sposób rozwiązał paradoks, z którym filozofia borykała się przez 2000 lat. Jego semantyczna teoria prawdy jest rzeczywiście bardziej zaawansowana, niemniej jednak stanowi ogromne osiągnięcie, znane na całym świecie. Jeżeli pojedzie się, nieważne gdzie, na jakąkolwiek konferencję, sam się z tym spotykałem i zapyta się, mówi się, że jest się z Polski, to zawsze się słyszy Tarski, prawda? Tarski to jest nazwisko, które za granicą bardzo kojarzy się właśnie z semantyczną teorią prawdy, stanowiącą jedno z najjaśniejszych osiągnięć filozofii języka i logiki XX wieku.
Jan Łukasiewicz dokonał prawdziwego przełomu w logice, proponując tak zwaną logikę trójwartościową. Normalna logika opiera się na dwóch wartościach: prawdzie i fałszu. Jan Łukasiewicz w swojej pracy doktorskiej zajmował się problemem zdań o przyszłości u Arystotelesa. Arystoteles podejmował na przykład takie pytanie, no, jak to jest ze zdaniem jutro w Atenach będzie bitwa morska? Czy ona jest prawdziwe czy fałszywe? No skoro mamy dwie wartości, no to musi to zdanie być albo prawdziwe, albo fałszywe. No, ale jeżeli tak, to znaczy, że wartość tego zdania jest ustanowiona, a zatem, że, no, że nasze działania nie są wolne, ponieważ świat jest zdeterminowany, czy wręcz to jest taka fatalistyczna wizja świata, że stany świata są już znane i ustanowione, bo muszą być albo prawdziwe, albo fałszywe, tylko my tego nie wiemy. Łukasiewicz wprowadził trzecią wartość do tej dwuwartościowej logiki, mianowicie wartość jedna druga, czyli że no taka niewiadoma, czy to coś będzie, czy nie będzie. I ta logika trójwartościowa stanowiła przełom w logice. Do dziś logiki, rozwija się logiki trójwartościowej i logiki wielowartościowe. To są często dość abstrakcyjne logiki o dyskusyjnych zastosowaniach, ale niemniej jednak ten przełom, ten pierwszy krok na drodze do przełamania logiki dwuwartościowej miał miejsce w pracach Jana Łukasiewicza. O znaczeniu Władysława Tatarkiewicza już mówiłem, tutaj za mną stoi no, najlepszy przykład tego, jak wpływowy był to filozof. Ale oprócz niego ze Szkoły Lwowsko-Warszawskiej wyszli jeszcze chociażby Władysław Witwicki, psycholog i znakomity tłumacz dzieł Platona, jak również socjologowie, językoznawcy, literaturoznawcy, cała rzesza naukowców, która, tak jak powiedziałem, kształtowała życie intelektualne w przed- i powojennej Polsce. To świadczy o tym, jaki zasięg miała Szkoła Lwowsko-Warszawska i o tym, że łączyła ona nie tylko filozofów, ale naukowców w ogóle. Szkoła Lwowsko-Warszawska to obok postaci Mikołaja Kopernika najjaśniejsze osiągnięcie polskiej nauki, które powinno być nam szerzej znane. Mamy się czym chwalić, a niestety nie chwalimy się tym. Osiągnięcia Szkoły Lwowsko-Warszawskiej żyją do dziś w Polsce, między innymi pod postacią ludzi, którzy kultywują te tradycje aż do dzisiaj. My wszyscy, można powiedzieć, jako filozofowie, no, jakoś nawiązujący do filozofii analitycznej, jesteśmy dziećmi tego właśnie nurtu, takiej solidnej, analitycznej roboty zapoczątkowanej przez Twardowskiego. Ale również jest ta Szkoła Lwowsko-Warszawska jest do tej pory znana na świecie. Jej osiągnięcia nadal są w cenie, nadal są dyskutowane, a Tarski jest jednym z najszerzej dyskutowanych polskich autorów. Szkoda, że tak mało wiemy o tej tradycji, bo naprawdę mamy się czym chwalić i powinniśmy być z tych osiągnięć dumni. Ja osobiście deklaruję, że w różnych odcinkach cyklu Sylwetki zajmę się po kolei różnymi postaciami ze Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Zobaczymy i przekonamy się na własne oczy, że ci filozofowie rzeczywiście mieli niejednokrotnie pomysły przełomowe na gruncie światowym, o których należy pamiętać. Ale na dziś to tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, wnioski, sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Serdecznie zapraszam do zgłaszania tam różnych uwag. Jeżeli podobał Wam się ten film, zapraszam do zasubskrybowania kanału, dodania kciuka w górę. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi kolejnymi filmami, m.in. z serii Sylwetki. A na dziś to tyle. Życzę udanej filozoficznej refleksji. Do zobaczenia.